Teraz zamiast wyrzucać przeterminowane leki, będziemy mogli zanieść je do apteki. W 9 lubińskich aptekach stanęły specjalnie oznakowane pojemniki. W ten sposób miasto, które sponsoruje akcję, chce dbać o środowisko. Zalegające w domu leki, zarówno tabletki, jak i ampułki, proszki, krople czy maście, będzie można przekazać do aptek. Akcja zbierania przeterminowanych leków finansowana jest z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Wszyscy wiemy, że przeterminowane lekarstwa są szkodliwe dla zdrowia, dlatego powinniśmy je wyrzucać. I mieszkańcy do tej pory wyrzucali je do śmietników i potem trafiały na wysypisko komunalne, a to jest bardzo szkodliwe dla środowiska. Dlatego postanowiliśmy postawić w aptekach lubińskich specjalne pojemniki, z których firma będzie zabierała te lekarstwa do utylizacji. Farmaceuci chwalą pomysł. Pojemniki tego typu są potrzebne dlatego, żeby po prostu, że tak powiem, oczyścić domowe apteczki z leków, które są już, które straciły termin przydatności do spożycia, do użytku. No i po prostu, żeby pacjenci nie byli zmuszeni wyrzucać do pojemników, żeby ktoś tam szukający jakichś skarbów w pojemnikach nie mógł tych leków z powrotem wyciągnąć, a kiedyś się nawet zdarzały takie przypadki, że dzieci ktoś tam na śmietnikach znalazły. Także to jest bardzo, no, że tak powiem, bardzo pożyteczne. A czy wcześniej zdarzało się tak, że ludzie przychodzili na przykład i przynosili leki? Bardzo dużo osób pytało o to, gdzie mogą zostawić leki, co mogą z nimi zrobić. Przeterminowane leki oddajemy w aptekach m.in. przy ulicy Kopernika, Grabowej, Jana Pawła, Kamiennej, Leśnej, Paderewskiego, a także Niepodległości. Jeśli akcja się sprawdzi, również pozostałe apteki w mieście zostaną wyposażone w skrzynki na bezużyteczne lekarstwa. Oficjalnie zakończono budowę lubińskiego hospicjum. Na uroczystości z tej okazji wyróżniono osoby, których wkład w powstanie placówki był największy. Uroczysta gala dedykowana była Kindze Rosiak, która dzielnie walczyła z nowotworem, jednak walkę z chorobą kilka dni temu przegrała. Tak dziś wygląda druga część lubińskiego hospicjum. Jej budowa trwała krótko w porównaniu z 7 latami, podczas których budowano pierwszą część obiektu. Wspaniały czas przeżyty, no, w różnym stopniu i z różnymi emocjami, ale dzisiaj jest pino, puenta. Dzisiaj oddajemy inwestycje pod tytułem kompleks hospicyjny 24 łóżka i to jest clue, to jest amen właściwie. Jeżeli chodzi o drugi etap, to tych problemów prawie nie było w stosunku do pierwszego etapu. Ja uczestniczę właściwie w tym, z panem Warzewskim działam od pierwszego etapu. No, pierwszy etap był potworny, bo nie było pieniędzy, nie było nic. Prezydent miasta, sponsorzy, instytucje, a także mieszkańcy regionu. Bez nich nie byłoby lubińskiego hospicjum. Jak mówi prezydent Lubina Robert Raczyński, to inicjatywa nie tylko społeczna, ale przede wszystkim ludzka. Ja chciałem podziękować wszystkim tym, którzy się organizują, bo to jest inicjatywa nie dość, że obywatelska, to bardzo ludzka. Dlatego, że ona wpływa na życie ludzi, pomaga im przy okresie najtrudniejszym życiu, w okresie, kiedy trzeba się pogodzić, że się odchodzi ze świata. Spotykają ludzi miłych, sympatycznych, opiekuńczych. W uroczystej gali, która odbyła się w Centrum Kultury Muza, wzięli udział młodzi wolontariusze, którzy poświęcają swój czas, pomagając pacjentom hospicjum. To jest jakby dla nas też wewnętrznie, po prostu lubię też pomagać i dlatego też zapisałam się jako wolontariuszka u nas w szkole. Lubię pomagać, lubię patrzeć, jak inni się cieszą, gdy im pomagam. Tu trzeba uwierzyć w siebie i podejść tam i zapytać się, cześć, jest Kasia, jak masz na imię? I wtedy bo niepełnosprawny trochę tak się boi, że go odrzucisz. Trzeba tylko młodzieży pokazać kierunek, jak można zrobić, zorganizować to wszystko. Młodzież jest bardzo chętna, bardzo chętnie uczestniczą we wszystkich działaniach. Dzisiaj chyba jest 350 wolontariuszy, prawie każda szkoła ma koło wolontariatu i bardzo chętnie wspierają również hospicjum, bo nie tylko działają na rzecz hospicjum. Jak co roku przyznano też żonkile, otrzymują je ci, którzy najbardziej angażują się w działalność lubińskiego hospicjum. Tym razem byli to Ryszard Janeczek, prezes PBK oraz Ewa Cecylia Stankiewicz, szefowa Fundacji Polska Miedź. Uhonorowano także prezesa stowarzyszenia Zbigniewa Warczewskiego.